If you want to watch this episode in English, you have a link to it in the upper right corner of the screen or in the description. W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 pokażę wam nie tylko jak przetrwać tym upadającym bizantyjskim imperium, nie tylko jak je odbudować i pokonać Osmana, ale też jak stać się hordą. Bizantyjską hordą, która nawet zarabia. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Aby grać jako horda bizantyjska, no nie możecie rozpocząć kampanii jako Bizancjum. Logiczne! Więc uwaga, jeżeli w ten sposób chcieliście zdobyć osiągnięcie Bazileus, no niestety nie tędy droga. Natomiast kampanię musicie rozpocząć jako dowolna horda. Czy to europejska, czy to azjatycka. Lub ewentualnie jako plemię, najbliższe jest w Cyrkazji. Lub na południe, Kwarakundżulu, którym możemy zmienić się w Bizancjum. Osobiście wybrałem wielką hordę, bo jest wielka, szczerze mówiąc, to właśnie głównie dlatego. Ma łatwy dostęp do morza, tak, do Morza Czarnego, nie mylić z Kaspijskim, bo w tej grze to nie jest morze, to jest jezioro. Oraz, co najważniejsze, mamy całkiem dobre relacje z Imperium Osmańskim. Co prawda będziemy bardzo szybko z nimi toczyli wojnę, ale chodzi o to, żeby dali nam przejście właśnie do Bizancjum. Możemy też wystawić dość sporą liczbę wojska, co jest kolejnym dużym plusem. Naprawdę nieźle zadłużyć ten kraj, co będzie bardzo potrzebne. I możemy też mieć pieniążki ze sprzedaży tytułów, też bardzo ich dużo mamy. Jest to znacznie lepszy wybór moim zdaniem niż Krym, który w większości z tych rzeczy nie ma. No ale jeżeli ktoś już się uprze na ten Krym, to zwróćcie uwagę na to, że Osman bardzo często was nienawidzi. Bardzo często. Przez co nie uzyskacie dojścia do terenów bizantyjskich, możecie tylko wykorzystać waszą flotę i się zdesantować, ale uwaga, Bizancjum na początku ma większą flotę od waszej. No więc wielka horda! Naszym naturalnym sojusznikiem jest Uzbek i bardzo dobrze, bo jest to potężna horda. Jeżeli któraś z innych hord jak Nogaj, Kazań czy Krym nawet was lubią, warto z nimi również brać sojusze, żeby tak przypadkowo Moskwa, kiedy znudzi się Nowogrodem, was nie zaatakowała, bo wasze armie będą zajęte. I to bardzo. Poprawiamy również relacje z Imperium Osmańskim jak najszybciej oraz z Litwą, bo też nam się przyda przejście przez ich terytorium. Rywali zazwyczaj nie potrzebujemy, no ale jeżeli już chcecie, to możecie brać takiego Nogaja, Kazań czy też Krym, ale tylko w wypadku, kiedy oni również mają was na rywalu. W innym wypadku szkoda na to czasu i slotów i w ogóle wszystkiego. Wasz władca, no to jakby to powiedzieć, nie zła ameba umysłowa, więc nie bójmy się go wystawić na pierwszą linię frontu, a nuż nam się trafi jakiś fajny, na przykład z bonusem do oblegania, co jest na propsie. Skupić się chcemy również na punktach militarnych i jedyny doradca, który zostanie przez nas zatrudniony, to również punkty militarne. Morale, dyscyplina, zamiennie. Sprzedajemy bardzo szybko ziemię, a z przywilejów to w zasadzie bierzemy wszystko, co możemy, bo czemuż by nie. Zwłaszcza dodatkowe zasoby ludzkie, większa tolerancja. Covering raczej nie będzie nam potrzebny, więc zostajemy z dwoma przywilejami. Misje możemy brać, bądź też i nie. Tutaj akurat fajna i szybka mi się trafiła. Ziemi raczej nie odbieram, zależy mi na tych bonusach. Poza tym i tak ją zdobędę, zdobywając Cyrkazję. 12 grudnia bierzemy Royal Mariage z Uzbekiem, skoro przyszedł, i atakujemy od razu Cyrkazję. Hurdur, niech atakuje nasz dowódca wojskowy jak najszybciej jej terytorium. Po rozbiciu jej armii chcemy szybko oblegać dosłownie całe jej terytorium. Wysyłamy również dyplomaty do poprawienia relacji z Mołdawią. Warto jest też przejrzeć listę najemników, że tak powiem. A nuż trafi się jakiś fajny dowódca. No niestety mnie się chyba żaden fajny nie trafił, którego mogę rekrutować. Niestety niezbyt, chociaż dwa do oblegania zawsze na propsie. Jednak tak czy siak ich będziemy rekrutowali dopiero w momencie naszej wojny z Imperium Osmańskim, a ta już niedługo przed nami. Bierzemy przejścia naszych sąsiadów, żebym potem nie musiał ich brać. Zdobywamy całe terytorium Cyrkazji plus dużo pieniążków. Potem palimy ich terytorium, bo jest to obowiązkowe jako horda przecież, ale potem tylko i wyłącznie korujemy te dwie prowincje. Te dwie. Zwiększam też autonomię, bo nie zależy mi na tych prowincjach w ogóle. Nie chcesz, by mi one rozpoczęły jakieś bunty na plecach, kiedy moje armie będą wbijały się w armie bizantyjskie. Rekrutuję troszeczkę więcej kawalerii. Wiecie, hordy i kawaleria to się łączy razem i działa razem. Tym bardziej, że jak zwrócicie uwagę na pipsy, czyli te kropki, to nasza kawaleria ma ich dużo więcej od piechoty. I teraz co najważniejsze, to co Lukaski lubią najbardziej, to oczywiście wojna bez casus belli z Bizancjum. Praktycznie od razu. Lecimy od razu na Konstantynopol. Powiem wam szczerze, jeżeli Wołoszczyzna będzie w tej wojnie, ole
olejcie ją totalnie. Konstantynopol jest najważniejszy. No chyba, że gdzieś tutaj natkniecie się idąc na ich armię. To je wtedy niszczycie, okupujecie całe terytorium Wołoszczyzny i wyjmujecie z wojny jak najszybciej. Rozpoczynamy też proces budowy siatki szpiegowskiej na Imperium Osmańskie, bo to będzie znacznie trudniejsza wojna. Boże, gdzie była ta opcja? O, jest! I teraz przed nami ekscytujące czekanie, aż padną te fortece. Więc jak teraz tak czekacie, wpadnijcie na NEBE, dużo gier poniżej 25 zł. Naprawdę jest ich nawet sporo. Linki jak zwykle w opisie. A, jakby co, w większości poradników ludzie zazwyczaj każą kasować forty na hordach, ale nie, zostawcie ten. Ten w Astrachaniu może nam się bardzo przydać i szczerze mówiąc nieraz uratować nam tyłek w ramach tej kampanii. Czyżby cała bizantyjska armia była w Atenach, w Grecji czy gdzieś tutaj w okolicy? O, jednak są. Tylko to są góry, dobra, tu nie atakujemy. Czemu Grecja to góry? Ja tego nie rozumiem. No nie, Wenecja zaatakowała Bizancjum. To źle. Tego na szczęście wszystko okupujemy. No prawie wszystko. Papa Włoszczyzno, papa. No i moglibyśmy już prawie kończyć wojnę z Bizancjum, tylko o nie, nie możemy zdobyć ich terytorium. O, jakże to możliwe? Czyżby Lukas był debilem i o tym nie wiedział? No wiem o tym, że nie możemy, ale dlatego czekamy, aż okorują nam się te prowincje. Prowincje przyłączone do naszej wielkiej hordy. No i Bizancjum możemy zjeść, nawet możemy trochę drobnych sobie dobrać, tylko nie robimy żadnych wasali, nie chcemy wojny z Wenecją. I tutaj uwaga, niech was nie kusi palić tych prowincji, tego nie chcemy. My chcemy grać po tym jako Bizancjum, więc nie chcemy robić z nich słabego Bizancjum. Kapujecie. Pamiętacie nieokorowane prowincje po Cyrkazji? Możemy je sprzedać naszemu sąsiadowi. Zawsze trochę pieniędzy nam wpadnie i nie będziemy musieli przejmować się buntami z tych prowincji, który w nagrodę ustanawia nas rywalem. Naprawdę? No to nieważne, Cyrkazję wypuściłem sobie, nie będę się nimi przejmował. Osman wojuje z Kandarem i Karamanem. Okej, spoko. Lepszą opcją byłaby ich wojna z Wenecją, ale Kandar, Karaman również jest dobrą opcją. Tak mi się wydaje przynajmniej. Poza tym jest spora szansa, że to my będziemy ich drugim celem, więc trzeba go atakować. Dlatego w naszej stolicy polecam zrekrutować tą armię z tym fajnym generałem, co miał 2 do siege'a, tylko chyba umarł. Nie, jest chyba. O, i tak wielką kompanię również zrekrutujemy, jak i jeszcze weźmiemy tą darmową kompanię, żeby łącznie mieć około 40 tysięcy wojska. No bo Osman ma 40 tysięcy, więc warto jest mieć mniej więcej tyle samo. Konstantynopola nie korujemy, korujemy tylko i wyłącznie Grecję. Nawet jeżeli się pojawią tutaj jakieś bunty, bo niepokoje są dość spore, to jest spora szansa, że to Osman je będzie czyścił, a nie my. Co do buntowników, to powiem wam szczerze, możemy ich albo zniszczyć, albo akceptować ich żądania. Co ja zrobiłem? Miałem tego nie klikać. Dobra, i rozpoczynamy wojnę z Imperium Osmańskim i będzie to ciężka wojna. Nie myślcie, że ona jest łatwa. Nie, będzie ciężka. Atakujemy i pierwsze co robimy, to uciekamy. Naprawdę, gdzieś tutaj musimy się cofnąć wojskiem, tylko tym musimy przyjść tutaj, żeby znowu nim uciec. Nieważne. Musimy się cofnąć, dać Osmanowi przejść na nasze terytorium, rozproszyć jego siły. A i póki pamiętam, to może Konstantynopol też tak spalić by wypadało, bo jest tutaj forteca. Jasne, dostajemy pewne minusy, ale zanim ta prowincja zacznie nam zarabiać, to i tak trochę czasu minie. No i widzicie, jedną armię daję na Edirne. Zobaczę, może się uda zdobyć, może nie, bo to jest stolica, więc fajnie, że padnie. Bardzo to zaboli Osmana, on jeszcze toczy jakąś tam wojnę, nieważne. I w tym momencie ja czekam. Patrzę, co się będzie działo i zmniejszam prędkość do 2. Więc nie myślcie sobie, że to jest łatwa wojna. O, jak sobie tak przyjdzie część wojska osmańskiego i tak stoi sobie w oddaleniu, to możemy jej bez problemu zaatakować, zwłaszcza jeżeli walczymy na płaskim terenie, czyli nie ma drzew, nie ma gór, jest płasko. Wtedy będziemy wygrywali mimo naprawdę sporych strat, bo niestety Imperium Osmańskie wyprzedza nas w technologii i jako Great Horda będzie nam ciężko to przeskoczyć. Bo jakby powiedzieć, u nas nawet o feudalizmie jeszcze nie słyszano, dlatego koszty technologii mamy zwiększone o 50%. Dlatego unikamy dużych bitew. Horda ma być hordą i atakować kupą, dosłownie. Ma być was przynajmniej 2 razy tyle, co przeciwnika. A jak atakuje przez rzekę i to jeszcze na płaskim, to dokładnie jest dla was jeszcze większy bonus. Chcecie przyjmować takie bitwy obronne, tak? Bo jako hordy macie taki fajny bonus, zwiększający obrażenia w fazie szoka, czyli wtedy, kiedy wasza kawaleria robi duże bum bum Osmanowi, chyba że macie pecha w rolach i on zadaje wam 4 razy większe straty, to wtedy jest źle ogólnie, nawet bardzo, ale zazwyczaj to wy będziecie mu zadawali większe straty, dużo większe. Dlatego zająłem właśnie te płaskie terytoria. One wszystkie mają river crossing, czyli przekraczanie rzeki. No i staram się doprowadzić do tego, żeby Osman
szedł i atakował nas, kiedy stoimy na tych rzekach, ewentualnie no kiedy będę stał na jego stolicy. Co prawda patrzę, czy mogę zaatakować jego stolicę, ale jeżeli tylko gdzieś tutaj widzę Osmana, uciekam na te terytoria i przyjmuję bitwy na klatę. A już wymarzoną opcją jest, kiedy on przechodzi przez cieśninę. Tylko bądźmy szczerzy, w tym momencie trochę ryzykuję. Ja nie wiem, co znajduje się za wojskiem osmańskim. O, tutaj. Może tutaj idzie kolejne 15 tysięcy, a może nie. Gdyby mi wygrał przed chwilą dwóch bitew, no a wiem, że mniej więcej tyle wojska ma Osman, to w życiu bym nie szedł na tą bitwę, mimo tych minus dwóch punktów dla przeciwnika. A tak to on ma tragiczny modyfikator i my na pewno zadamy mu potężne straty. Prawda? Zadamy mu te straty? Halo? Teraz też patrzę tak, że nie potrzebuję zdobywać żadnej fortecy. Wystarczy, że mam stolicę jakimś cudem. Co jest dziwne. Myślałem, że muszę zrobić chociaż jedną fortecę, nieważne, żeby zakończyć tą wojnę bez zdobywania ich stolicy, ale chciałbym mieć też dostęp do Serbii, bo wiemy, że w Serbii jest kopalnia krowy. Nie, kopalnia złota w Kosowie, o to chodzi. I przydałoby się też zdobyć jedną prowincję, która jest czysto bułgarska. Ale zrąbałem i nie mam przejścia na drugą stronę. No nie, co za facepalm. Nie! A niestety Epirus nie da mi przejścia, nie ma szans na to. Więc kończymy wojnę w następujący sposób. Ej, nie było tak źle. Jeszcze chwilę czekam na przyłączenie ziemi greckich do naszego terytorium. W końcu gdzieś te punkciki trzeba wyklikać. Robimy devu na przyłączonych prowincjach. Kasujemy armię, możemy też zrekrutować armię za pozostały manpower i również ją skasować, ale raczej to nie będzie nam potrzebne. Ta horda jest bardzo zadłużona, ma bunty, więc dąży już ku upadkowi. Możemy też wypuścić Astrachan, żeby horda była słabsza. I uwaga, to jest super ważne. Nie doprowadzajcie do bankructwa, niech wasza horda będzie tuż przed limitem. No, do tego limitu mi trochę brakuje, ale pewnie się zmniejszy, jak tiknie miesiąc. Dlaczego tak? Ano po prostu, jeżeli zbankrutujecie, to każdy wypuszczony wasal również będzie zaczynał zbankrutowany. Tak samo, jak nabijecie bardzo dużo korupcji, każdy wasz wasal będzie miał dużo korupcji. Wiecie, o co chodzi. I teraz czas stać się Bizancją, no, czyli po prostu musicie wybrać panel opcji dyplomatycznych, wypuść wasala i wybieracie z całej listy Bizancjum. Na koniec pamiętajcie, żeby zaznaczyć, że chcecie przecież nim grać, prawda? O, jaki fajny władca mi się wylosował. 644 za pierwszym razem 20-letni. Nie, było tutaj miliona alt F4. No dobra, było jakieś 6. Ale wróćmy do meritum. No jeżeli myślicie, że już jesteście hordą, niestety was rozczaruje. Parę patchy temu bylibyście hordą, tylko to było za mocne i paradoks to znerfił. Obecnie startujecie jako plemię. Takie plemię, wiecie, co siedzi w namiotach, koczuje i tak dalej. A jesteście potężnym Bizancjum ze światową stolicą. Nieważne, ale możecie stać się hordą. I my będziemy do tego dążyli. Nie zmienia to faktu, że jako plebie macie naprawdę fajne reformy rządowe na początku. Możecie zwiększyć sobie income od wasali, zwiększony income od waszych taksów. O, możemy mieć trybutariuszy nawet. Możemy wpójść w dodatkowe bonusy dla naszej armii, zabijając nasz gathering. Nie polecam. Jeszcze więcej pieniędzy od wasali. I to jest całkiem fajne rozwiązanie, gdyby nie to pierwsze, czyli core creation cost minus 10%. To jest tak mocny modyfikator, że ja go wybieram od razu. Misje mamy wszystkie bizantyjskie, co jest super. Jesteśmy prawosławni, co jest też bardzo mocne. Chociaż powiem szczerze, kiedyś muszę spróbować sunnickiego Bizancjum hordowego, ale to może jak będziecie chcieli, to dajcie mi znać w komentarzu, czy coś takiego was interesuje. Jako Bizancjum mamy również bardzo mocne idee, zwłaszcza pod kątem militarnym. Zwiększony manpower, zwiększona dyscyplinka. Co wiecie, nieskończone ilości zasobów ludzkich plus duża dyscyplina. No to jak nie kochać takiego Bizancjum, nie? No i będziemy pod to grali. Ale, co dalej, się mnie pytacie? No ale dalej musimy poczekać, bo mamy okres pokoju z Wielką Ordą do 58. No chyba, że chcecie od razu z nimi toczyć wojnę, ale nie polecam, bo to naprawdę dużo punktów agresywnej ekspansji. Lepiej poczekać, a wcześniej zerwać sojusz z Wielkiej Ordy i Uzbeku. Czemu tego nie zrobiłem? Oczywiście to wszystko dlatego, żebyście mieli ciekawszy materiał na kanale. Ateny odbite! Narodziny Feniksa. No takie bonusy to ja lubię na początku. Niestety bardzo boli mnie ta autonomia, którą mamy w naszych prowincjach. Wszędzie ją musimy zmniejszyć, to jest bardzo duży minus. Powiem szczerze, nawet do tego stopnia, że ja wszędzie odpalam edykty na zmniejszanie autonomii. Mamy nawet stany jakieś i nawet jakieś przywileje porozdawane. Dlaczego je mamy w ogóle rozdane? Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, bo to, szczerze mówiąc, naprawdę mnie zdziwiło. Ale ja chcę punkty u każdego stanu.
musimy je mieć i poza tym przydadzą nam się tańsi doradcy, bo też te chcemy mieć, zwłaszcza militarnego, musimy mieć koniecznie oraz musimy mieć koniecznie dyplomatycznego, weźmy pana, który chociaż jakkolwiek nam się spłaci, a zaoszczędźmy na administracyjnym. Fortece od razu w dół, bo nie stać mnie na nie, a mogą się przydać w późniejszym etapie, tym bardziej, że mamy piratów z Rodos i piratów w Tunisie, więc wszyscy mogą piracić nasze wybrzeża. Handlarzy, pamiętajcie, żeby rozesłać, bo też siedzą na tyłku, nic nie robią. Jeżeli będzie bardzo źle, no to możemy skasować fort w Macedonii oraz fort w Morei, ale nigdy nie kasujcie fortu w Gallipoli i w Konstantynopolu. Nigdy. Najbliższe 5 lat zamierzam teraz wykorzystać do poprawienia relacji z rywalami Wielkiej Ordy, a tych jest troszeczkę. O, to stabilność też dziedziczymy po naszym kraju, który nas wypuszcza. Dobrze wiedzieć, zapamiętajcie to na przyszłość. Ja może też zapamiętam. Raczej nie. Czemu? Teraz, naprawdę teraz to zrobili moi buntownicy. No, okupują Rodos, więc niedługo będzie ono nasze. Już jest nasze! Ale oczywiście wcześniej mnie spiracili. No i jak mnie spiracili, to widzicie, od razu forty w górę podniosłem. Podniesione forty przyspieszają spadek dewastacji, co jest super ważne, bo dewastacja obniża nam wszystkie statystyki praktycznie w prowincjach. Jak tylko będę miał troszeczkę hajsu, to pierwsza rzecz, którą buduję, to nie wojsko, ale galery. Potrzebujemy galer i to naprawdę dość sporo. A do przyszłych wojen z Imperium Osmańskim. Tutaj będę stosował standardową taktykę blokowania ich na ciśninach. Uwielbiam sztuczkę na tańszych doradców. Czyli wiecie, rekrutujemy za cały nasz manpower wojsko, bierzemy misję, wybieramy na przykład tą za manpower, cofamy rekrutowanie wojska i jest wykonana. I mam do tego tańszego doradcę, o, tego pana. Chociaż w tym wypadku to akurat wojsko rekrutuje ponownie, bo i tak go potrzebuje. Kazań niech wesprze nasze dążenia do niepodległości. Obraźmy Duńczyka i poprośmy Moskwę o wsparcie naszych dążeń niepodległości. I to jest super, bo dostajemy naprawdę potężnego sojusznika w przyszłości, którymś jakimś cudem ma sojusz z Węgrami. Nie wiem, jak do tego doszło, ale bierzemy go. Tym bardziej, że niepokoi mnie to wojsko osmańskie przy naszej granicy. Dobra, i teraz sojusznikami... Denied. A nie, to nie wojna z Osmanem, najpierw wojna o wolność, nieważne. Najpierw wojna o wolność, gdzie dostaniemy naprawdę potężne wsparcie. A przeciwko nam będzie horda i jej sojusznik, o którym ja zapomniałem. Poprawiam również relacje z Węgrami, jest spora szansa, że będziemy mieli jakieś lepsze relacje. A ja lecę zająć tą prowincję, bo szczerze mówiąc to jest jedyne, na której mi zależy, żeby zdobyć w tej wojnie. Bo będziemy mieli dostęp do Serbii, która ma już tylko i wyłącznie sojusz z Hercegowiną. Węgry mnie gwarantują, a mają jeszcze 3 lata pokoju. Więc szykujmy się na kolejną wojnę. Tak, malutki overkill. Ale oczywiście Imperium Osmańskie musi pokrzyżować mi plany. Zaatakowało Mołdawię, czyli wciągnęło Moskwę do ciężkiej wojny. I Moskwa i Polska walczą razem, ramię w ramię, przeciwko Osmanowi. Do czego to doszło? Czy był taki moment w historii Polski, żeby walczyła ona w ramię z Moskwą? Znaczy, nie będąc do tego zmuszona oczywiście. Ten moment, kiedy widzicie litewską flotę, która prawie topiła flotę osmańską, ale ostatecznie muszą się wycofać. I szczerze mówiąc, dla mnie to jest całkiem niezły moment, żeby zaatakować Imperium Osmańskie, bo on ma armię po jednej stronie, więc ja mogę zająć mu całą drugą stronę kraju, chyba że ma jakichś sojuszników, no niestety ma. To nie jest dobry moment. Hurdur, wolne Bizancjum, plus dodajemy prowincji dla naszych sojuszników, żeby dostać u nich oczywiście punkty wpływów, ewentualnie nie stracić za dużo. I tyle! Dostęp do Serbii, żeby zrobić roszczenie na Kosowo i wypuścić wasala bułgarskiego, to jest super ważne, żeby to zrobić w tej kolejności. A i póki pamiętam, to trzeba wybrać rywali. Myślę, że Serbia może być naszym rywalem, na pewno Imperium Osmańskie może być naszym rywalem, a potem to bym się zastanowił, bo Wenecja niekoniecznie, Genua może być. I teraz tak, jeżeli dojdzie kiedykolwiek do jakiejś sytuacji, w której tracicie sojusz z Moskwą przez sojusz z Kazaniem czy Krymem, to ratujcie sojusz z Moskwą. To jest najpotężniejszy kraj z tych wszystkich, z którymi możecie mieć sojusz. Hordy i tak upadną. W końcu. A teraz zrobię to, czego nikt się nie spodziewał. Atakuję Serbię, o której chcę zdobyć przynajmniej Kosowo. Chociaż kusi mnie troszeczkę większa wojna, ale nie. Kosowo jest ważne, reszta już niezbyt. Tym bardziej, że Skanderbeg jeszcze żyje? Jakim cudem? Czas zmiażdżyć przeciwnika. No może nie do końca zmiażdżyć, ale bitwę wygraliśmy. Ale czemu? No nic, to buntowników rozbijamy. Troszeczkę mi utrudnili pierwszą moją wojnę, ale niech będzie. Niesamowite. Osman dostaje bęcki od Moskala. Co tu się dzieje? Dobra, idzie nam dużo łatwiej, bo jakby to powiedzieć? Wojna z Serbią jest obecnie na czasie, wszyscy ją mają. Ten kraj zdecydowanie nie ma łatwo. No ale co zdobyliśmy? To nasze. Hercegowinę postanowiłem odpuścić. Może będzie sojusz?
może będzie? Mariasz leci do Węgier, a sojusz blisko, blisko. I super, mamy sojusz z Węgrami, więc teraz czuję się już bardzo, ale to bardzo bezpiecznie. W sumie możemy zamiast niego zerwać nasz sojusz z Krymem, on jest nam totalnie niepotrzebny. No i teraz tak, czekałem na dobry moment ataku na Imperium Osmańskie. Taki moment jak to, że cała ich armia znajduje się w Grecji. Dosłownie caluteńka ich armia tutaj jest. Dlatego czas odzyskać ziemię dla Bułgarii. Prawda? O, Węgry mogą mi pomóc. Nie. No chyba, że okaże się, że potrzebuję ich pomocy. Ostrzał! I od razu szturmujemy. I ponownie, pamiętacie, co jeden dzień? Atak, konsolidacja. Atak, konsolidacja. Atak, konsolidacja. Dopóki ta forteca nie padnie. Nieważne ilu żołnierzy stracicie, musicie tą fortecę zdobyć. No, przynajmniej ja muszę. Dajecie radę, chłopaki! Jest! I tak cała osmańska armia została uwięziona na tej wyspie, dosłownie. Ona się stąd nie ruszy. A ja lecę zdobyć osmańską stolicę. Jednostki wyczerpane wydzieliłem z armii, niech mi się regenerują. I co prawda wątpię, żeby ktoś z was miał takiego fuksa jak ja, ale na pewno w którymś momencie dojdzie do wojny z Mamelukiem. Na pewno w którymś momencie Osman pójdzie kończyć swoje działania z Karamanem i tak wtedy należy zrobić podobny ruch. No, tylko że wiecie, wtedy blokujecie go na tej cieśninie i zdobywacie wszystko, co jest w Bałkanach. Na Bałkanach. W Bałkanach? Na Bałkanach? Nie wiem. Ciężkie okręty zostawiłem na morzu, a galerki naprawiam jak najszybciej i potem zamienię miejscami. Galerki będą pilnowały cieśniny, a ciężkie okręty będą się naprawiały. Nie możemy pozwolić, żeby zdobyli tą fortecę. To byłaby dla nas śmierć. Mimo, że jest tu dość sporo przeciwników, to jednak zdecyduję się wypowiedzieć tą bitwę, a potem się nimi zajmiemy. Hehe, nie zapomnijcie o celu wojennym, tak jak ja zapomniałem o zdobyciu tej prowincji. Stackwipe wojsk osmańskich, to jest zawsze piękny widok, prawda? Forteca Filbe zdobyta, no to teraz lećmy zajmować resztę Bałkan. Oczywiście niech za utrzymanie tej fortecy wam płaci wasz wasal. Powiem szczerze, dawno tak przyjemnie nie podbijało mi się Osmana, no to zamknięcie ich na tej wyspie greckiej tak mi się udało. Och! Jestem zadowolony z siebie. No ale mam nadzieję, że taka sztuczka też wam się spodobała, że warto to jest takie wysepki właśnie zostawiać dla przeciwnika, na przykład fort warto na takiej wysepce zbudować, żeby Osman wszedł na niego, musiał go zdobywać, a wy go wtedy odcinacie z drugiej strony. Warto jest zrobić takie rzeczy, na przykład kiedy gracie Danią, tutaj również są takie wysepki, czy też Szwecja ma tutaj taką wyspę, Polska bardzo szybko może mieć Ezel. Są bardzo przydatne miejsca do odcinania wojsk przeciwnika. Czas skończyć wojnę z Osmanem i pamiętajcie, że w tym okresie, przed erą absolutyzmu, czy też reformacji, o wiele opłacalniejsze jest przekazanie prowincji naszemu wasalowi w takim pizdilu, że przekazujecie mu kontrolę i wiecie, cyk, jest wasala, nie? Niż branie return. Za return więcej zapłacicie Warscora i agresywnej ekspansji. Sprawdzałem, a kto nie wierzy, niech sobie sam sprawdzi. Zostawiam Edirn i tutaj te prowincje, żeby jeszcze jedną wojnę za chwilę stoczyć z Imperium Osmańskim, bo tak, może kocie wezmę, bo forteca jest na mniej do zdobycia, więc czemuż by nie? I takie wojny to ja lubię. Mogłem też wziąć co prawda prowincję tak, żeby stykać się z Karamanem, czubkiem prowincji oczywiście, ale szczerze mówiąc mi obecnie nie zależy na szybkim wzroście, na szybkim podboju, mimo iż Nikopedię Nikolasowie coś tam odzyskaliśmy, super, nie zależy mi na podboju, bo niestety nowo podbite prowincje mają zazwyczaj sporą autonomię, jak na przykład tutaj mam 90% autonomii, tutaj mi rośnie autonomia, bo toczę wojny, nieważne, to powoduje, że mamy wolniejszy progres naszej reformy rządowej, a my chcemy być jak najszybciej hordą, czyli mniej podbijamy, żeby podbijać potem więcej i szybciej. Ewentualnie podbijajmy dla wasali. Rozumiecie, nie? Dobry wujek Osman spłaca nam pożyczki. Tak w sumie Bułgaria jest zadziwiająco lojalna, aż mi się Bobas narodził, niespodziewane. No tego to ja się nie spodziewałem. Pierwszy raz w sumie chyba widzę, że Burgundia dołączyła do Imperium Świętego Romana zamiast stać się marionetką Francji lub Austrii. Ciekawe, Imperium rośnie. Gdybym grał Austrią, bardzo bym się cieszył. Tak samo jak cieszę się z mojej kopalni złota, że już ma 10 poziom. Akceptuję oczywiście kulturę serbską, tak, Serbów lubimy. Wow, nawet na plusie jestem. A miałem nie podbijać, ale to taka fajna okazja, no. Prowadzamy renesans. I dzięki temu możemy rozwiązać naszą technologię. Jak i możemy wybrać pierwsze idee. I tutaj uwaga, pamiętajcie, że mamy grać hordą, więc najpotężniejsze idee na hordę to oczywiście administracyjne i dyplomatyczne. Jest to najpotężniejsze
najważniejsze połączenie do podbijania, więc chcecie mieć te dwie idee. Drugie bardzo mocne idee na hordę to humanistyczne oraz ofensywne, dzięki czemu macie mega stabilną hordę, która może podbijać i nie wybuchnąć. Ale ja dość nietypowo planuję zagrać tą hordą, dlatego biorę arystokratyczne. A dlaczego? To zobaczycie. A i wiecie, arystokratyczne idee możemy brać tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy nie jesteśmy hordą. Jak zmienimy się na hordą, to tutaj zmienią się one na horde ideas. A dzięki temu, dobra, już wam powiem, dlaczego wziąłem te. Będziemy mieli naprawdę potężną kawalerię i tanią kawalerię. Dodatkowo fajnie one się skalują, te idee. Mamy tutaj dodatkowe zasoby ludzkie, jak i tutaj dodatkowe zasoby ludzkie. Fajna sprawa, nie? Nasza religia prawosławna za posiadanie 100% patriarch authority ma również zwiększony manpower, więc można mieć taką, wiecie, nieskończoną hordę bizantyjską, nie? Ja tak to widzę. Jeżeli się mylę, no dajcie mi znać w komentarzu. Jako że znowu mam fajną okazję, trzeba wypowiedzieć kolejną wojnę, tym razem Reguzie, bo ona ma gwarancję od Osmana. O, ale nie mam roszczeń, bo jeszcze nie mam punktów na ich zrobienie, to wypowiadamy wojnę Epirusowi, do której wysyłamy osób do Reguzy o odbicie naszej prowincji. Oczywiście w pierwszej kolejności atakujemy Imperium Osmańskie i ich nową stolicę w Sugli. Od Osmana wezmę pieniądze tylko i wyłącznie, żeby nie było. Swoją drogą, Osman toczy wojnę z Mamelukiem, nie wiem, czy wam o tym mówiłem. A flota to nie. Nawet jak przypływała większa, to i tak to nie. Bo jeszcze, że myślałem, że będzie Blitzkrieg z Osmanem, ale wyszło jak zawsze, hehehe. Fascinating, mam fascinating, jej, udało się. To jest taki bardzo potężny event, który odpala się w prowincjach z szkłem, albo kieliszkiem, kto jak woli, którym musimy mieć dodatkowo 50% prestiżu oraz obecny renesans w prowincji ze szkłem. Trzeba go mieć, wiecie, embraced, nie? Rozumiecie. I wtedy, jeżeli robimy to jako pierwszy kraj na świecie, dostajemy bardzo potężny event, który mocno boostuje ekonomię danej prowincji. Czas na postawienie kilku budynków, bo mam wreszcie jakieś pieniądze, dlatego odpalamy odpowiednią ikonę, 10% kosztów mniej budynków zawsze na propsie. Dodatkowo tańsze dewowanie, no ale za bardzo z tego nie skorzystam, przynajmniej na razie. I najpierw stawiam jeden barak, żeby wykonać misję, a potem zdecydowanie chcemy wzmocnić handel w Konstantynopolu. I zwróćcie uwagę na to, że Konstantynopol jest tylko w jednej prowincji tak naprawdę u nas. Potem mamy Reguza, na której mi za bardzo obecnie nie należy, więc nie wydaję na to pieniędzy. Ale zwiększyć produkcję poprzez budowanie workshopów jest zawsze na propsie. Zwłaszcza na, wiecie, krówkach, krówki lubimy mieć, kotlety i tak dalej. Możecie zauważyć, że mapa troszeczkę się zmieniła. A to dlatego, że minęło 20 kilka lat. Szczerze mówiąc, mało co robiłem, bo cały czas czekam na przyjęcie ostatniej reformy. Zostało nam do tego 10 lat kolejnych i będziemy mogli być już hordą. Pozostałe reformy wybrałem takie, jakie widzicie. A tak, poza tym, no to po prostu umacniałem moją pozycję handlu w Konstantynopolu. Rozwinąłem Konstantynopol, postawiłem budynki pod handel, zająłem się już też polepszaniem powoli handlu w Reguzie. A tak, poza tym, postawiłem dużo warsztatów, trochę kościołów, nawet parę manufaktur, nie za dużo, i marketów również kilka, ale to jak zwykle tylko w tych takich najważniejszych prowincjach, które dają największe bonusy do handlu. Co powoduje, że ekonomicznie mamy nawet dość bogate Bizancjum, mimo iż praktycznie nic nie podbiłem. A takie, wiecie, prawdziwe podboje, no to zacznę właśnie w momencie, jak będziemy już tą hordą, nie? W międzyczasie też poprawiłem staki i naszych armii, no takie bardziej pod hordę. Ostatecznie i tak pewnie wywalę całą piechotę. A, i będę wprowadzał kolonializm w tej prowincji. Jest ona najbardziej opłacalna. W końcu mamy tutaj jedwab. Na 15 poziomie rozwoju pamiętajcie, żeby ulepszyć infrastrukturę. Warto jest też porty tutaj rozbudować. Czemu nie mogę? Halo. A, bo już jest. No to postawmy marketplace. No a tak poza tym, to teraz będę tłumił bunty i czekał. Kolonializm wprowadzony. I mamy to! Rok 1516 i tak zjadłem Bułgarię, ale wreszcie mogę kliknąć decyzję rządową, że stajemy się hordą. I tak, jeżeli chcecie, możemy również stać się dowolną inną formą rządów. Nic nie stoi na tym, żeby na przeszkodzie, żeby stworzyć Republikę Bizantyjską, monarchię, teokrację, co w sumie byłoby też dość fajne do podboju. Ale nie, my stajemy się hordą. Tak. Pamiętajcie, że w dowolnym momencie też możemy się zmienić z powrotem na monarchię, republikę i tak dalej. Tylko niestety zmienia nam się typ jednostek ze wschodnich na
hordowe, co okej, na razie daje nam dość fajną kawalerię, ale na jakieś 4 technologie militarne. Tracimy też wszystkie estate'y, co w sumie też nie jest żadnym problemem, będziemy mieli tak bardzo dużo punktów spalenia prowincji i z tego co patrzę naszej gospodarki aż tak to nie zabolało, że zmieniliśmy się w hordę, straciłem dosłownie 3 golda income'u. W sumie nie wiem czemu, jeżeli wiecie, możecie mi napisać w komentarzu. Więc mamy bizantyjską hordę, jeżeli takie rzeczy wam się podobają, to pamiętajcie, że możecie mi zostawić lajka, wtedy mam informację, że wam się to bardziej podoba, zostawcie suba, żebyście byli powiadamiani o kolejnych moich odcinkach, a teraz przejdźmy do dalszego palenia świata. No ale spokojnie, Bizancjum, masz imperium do odtworzenia, dlatego lecimy w wojnę z Imperium Osmańskim, które już się chyli ku upadkowi. Nie. I tak, mamy teraz bardzo mocne Casus Belli Tribal Conquest. Mam nawet flotę będąc hordą, co jest akurat bardzo dziwne. Chyba pierwszy raz widzę, żeby ktoś miał flotę jak gra hordą. A teraz czeka nas długa podróż przez Babel Lukasz do Tunisu. Bo niestety komuś się nie chciało zbudować okrętów transportowych. O, jestem na minusie. No to jest wszystko okej. Tak powinno się grać hordami. Trzecią ideę, którą planuję rozwinąć, to powiem wam szczerze, mocno się zastanawiałem, czy nie brać już idei hordowych, horse ideas, bo to bardzo zwiększyło nasze zasoby ludzkie. A plus wiecie, fajne bonusy do kawalerii i inne rzeczy do stabilności naszego kraju. Zarówno horde ideas oraz arystokratyczne są po prostu bardzo mocne z ideami szpiegowskimi. Zresztą widać tutaj to, ale ja zrobię ruch, którego nikt się nie spodziewał i wybiorę dyplomatyczne. Z prostego powodu, może by więcej podbijać. A tamte dwie idee, o których mówiłem, polecimy jako kolejne. Poza tym możemy wtedy zrobić naprawdę potężny build pod tanich najemników. A pamiętajcie, w tej grze nikt nie używa najemników, więc nigdy czegoś takiego nie zobaczycie. Ouu, tak samo jak dawno nie widziałem upadającego Tymura, który został zjedzony przez swoich dawnych wasali i jeszcze powstała Persja. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Zjadamy naprawdę spory kawał Osmana, mamy nawet jego rezerwat, a teraz ruszamy dalej na Karaman. Tylko wcześniej spalmy każdą biedną prowincję, jak przystało na prawdziwą hordę. Mamy triumf Azji Mniejszej, jak i wreszcie mogę wykonać kolejną misję. Mam nadzieję, że poprawią drzewko bizantyjskie w najbliższym patchu, bo jest takie słabe. Rzeczpospolita powstała, cieszę się, ale jednocześnie jestem smutny, bo mnie nienawidzi. Czuję, że husaria może być tutaj konkurencją co do najlepszej kawalerii w mieście. Ciekawe, czy poradzimy sobie z flotą mameluską. Bez strat się nie obyło i w zasadzie taka dość równa ta bitwa. Od mameluka bierzemy tylko i wyłącznie pieniądze, żeby zaatakować go za 7 lat i jest to super ważne. Zjadam prawie cały Karaman i dobrze, bo zostawię te dwie prowincje zawsze zarówno Mamelukowi, jak i Karamanowi. To spowoduje, że raczej utrzymają sojusz pomiędzy sobą i będę mógł te dwa kraje wykorzystać do skracania okresu pokoju pomiędzy nami. Mniej więcej tak samo jak wykorzystam Tunis do skrócenia okresu pokoju z Osmanem. Po to wziąłem tą jedną prowincję. Zobaczcie, jak jest to tanie dodawanie prowincji, mega tanie. W międzyczasie też poprawiam relacje z krajami sunnickimi, które tutaj są w okolicy, czy też Shia w zasadzie większość z nich jest, żeby nie wchodziły mi do potencjalnej koalicji. Co? Koalicja przeciwko Mingowi? Ale z tego co widzę, Indie nie wiedzą nic o mnie, bo jest ten znak zapytania. O, ten. To powoduje, że mimo iż nabijam im agresywną ekspansję, to nigdy nie wejdą do koalicji przeciwko mnie. Co w sumie możemy wykorzystać? Protestancka reformacja w samym centrum Imperium Świętego Romana. I w sumie, jeżeli chcecie naprawdę szybko podbijać, bardzo szybko przyłączać wasze terytoria, rozważcie zmianę kultury waszej głównej z greckiej na turecką. Bo tureckiej jest dużo więcej niż greckiej, bo tej jest tylko tak mało. Nasi przeciwnicy nie mają z nami żadnych szans, doszliśmy już do Persji. Wojna z Rzeczpospolitą, co prawda moim głównym celem będzie Wenecja, bo chcę odzyskać troszeczkę prowincji dla nas, ale to będzie solowa wojna, Moskwa nas nie wesprze, chyba, a może i wesprze? Więc poprawmy nasze zaufanie Moskwy w nas i wezwijmy ją do wojny. Husaria pod Konstantynopolem, zazwyczaj ja to robię, ale tym razem czuję się tak jakoś dziwnie, że to husarzy przybyli pod Konstantynopol i to ja muszę obronić mojej stolicy, ale ich łoimy. Zobaczcie, mamy gigantyczną przewagę jakości armii. Wow! I dowódców w sumie też. Kraków
Warszawa, jak zwykle dzielnie się bronili. No i Polska wychodzi z tej wojny, daje nam dużo pieniążków, plus wojenne reparacje. Nie wierzę w to, topię flotę wenecką, albo ona topi mnie. Topimy się nawzajem na pewno, ale to ja zatopiłem im więcej. Dużo więcej. Czy uratujemy naszą fortecę? Tak, wbiliśmy się i tak, proszę państwa, niszczymy przeciwników. Wow, zginęło mi tylu żołnierzy, a ja nawet tego nie odczułem, naprawdę. A, bo to głównie rosyjscy. Dzięki temu osiągnęliśmy triumf w Grecji. Czas na wojnę z Mamelukiem, bo ktoś musi mi wyczyścić te bunty. No dobra, to nie było w planach. Zadziwiająco łatwo nam poszło, już dalej, możemy dotykać dalej Persji. Odbiliśmy Antiochię, Deus Vult! I nastała era reformacji i jest to moja ulubiona era do podboju. Bo mamy rozwinięcie wojen religijnych, które pozwala nam jeszcze więcej podbijać. Tylko trochę wolno nam się nabije. Rozwinęliśmy ideę na maksa i zobaczcie, dostaliśmy 3 punkty Missionary Strength. Czy wspominałem o tym, że Bizancjum to jest jeden z najlepszych krajów do podboju świata, ale i też nawrócenia go na jedyną wiarę? Nie? No to mówię wam o tym teraz. Dlatego możliwe, że nawet fajnie będzie wybrać czwarte idee religijne, żeby szybciej nawracać świat. Imperium Osmańskie ostatecznie upada, tak mało. I wypędziliśmy Turków z Anatolii. Feniks powstaje. A to nam pozwoli wykonać naprawdę dość sporo misji na kolejne roszczenia. Roszczenia przyspieszają przyłączanie prowincji do nas. Ja naprawdę nie jestem w stanie zużyć całego mojego manpowera. No nie jestem w stanie. Chodzę z takami bardzo dużymi po prowincjach. Mam cały czas czaszkę. Przegrywam, wygrywam bitwy. Nie jestem w stanie zejść z moim manpowerem. Bardzo szybko mi się odnawia. I zdobywamy cały Irak dla nas od Persji. I to jest w sumie dla nas też super ważne, bo mamy teraz dojście do Farsu, Baluchistanu i otwartą drogę do Indii, które nadal o nas wiedzą? Czemu one o mnie wiedzą? A nie, wiedzą, ale nie wiedzą. Wiecie o co chodzi? Bo dostają agresywną ekspansję, ale nie mogą wejść w koalicję, dopóki ich nie odkryje. Co nie zmienia faktu, że nasze Bizancjum bardzo fajnie się prezentuje, może podbijać wszystko, ma praktycznie nieograniczone zasoby ludzkie, mamy bardzo dobry income. No dobra, to jest nasz prawdziwy. A najlepsze jest to, że jak tylko podbije Cypr od Mameluka, bo o nim zapomniałem, będziemy mogli zrobić bardzo potężną misję. Establish the Teme system, co jeszcze dodatkowo zwiększy w naszych prowincjach manpower o 25%. Jest to mega mocne. A jeżeli chcecie zobaczyć potężną polską husarię, która niszczy przeciwników w bitwach, jednocześnie nie będąc w stanie zdobywać żadnych fortec, zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Wojny Domowej w Rzeczpospolitej. Dla wspierających taka informacja, że pojawi się dla was część dodatkowa, w której pokażę jak podbijać skutecznie Indię właśnie przy wykorzystaniu hordy bizantyjskiej.